Dzień dobry, ze mną na łączu z Białegostoku jest prezydent tego miasta, Tadeusz Truskolaski. Kłaniam się, panie prezydencie. Dzień dobry, witam państwa, witam pana redaktora. Panie prezydencie, dzisiaj Sejm ostatecznie przyjmie już dodatek węglowy po tym, jak wyszedł wczoraj z Senatu. Prawdopodobnie Sejm odrzuci te senackie poprawki. Ja mam takie pytanie, czy do Urzędu Miasta w Białymstoku dzwonią już ludzie i pytają, kiedy będą te pieniądze? Nie, akurat jeżeli chodzi o... to są sprawy rządowe, dlatego też być może, jeżeli będziemy jakimś pośrednikiem, to wtedy tak, ale żadnych informacji na ten temat nie mamy. Ja to mówię w ten sposób, tak jak było z 500+. Jak rząd myślał, że sobie nie poradzi, to rzucił to na samorządy. Jak już zaczęło się to dobrze funkcjonować, to oczywiście zabrał nam dystrybucję 500+. Podobnie może być tutaj, chociaż no ale ja w tej chwili... Dystrybucja podatku, nie podatku, tylko dodatku węglowego ma być w waszych rękach. Tutaj rząd zapowiada, że to właśnie samorządy mają się tym zajmować, prawda? Jesteście na to gotowi? Nie ma problemu. Nie ma problemu. Wykonamy to. Poradziliśmy sobie z pandemią, poradziliśmy sobie z uchodźcami z Ukrainy. Z tym też problemem sobie poradzimy. Pod względem organizacyjnym jesteśmy bardzo sprawni. Gorzej jest pod względem finansowym. Miejmy nadzieję, że te pieniądze po prostu będą przepływać i że nie będzie właśnie takich pustych monitów, że ludzie będą dzwonić, a pieniędzy nie będzie. To nie ma pan gwarancji, że najpierw te pieniądze wpadną do samorządowego budżetu, a potem będą dystrybuowane do ludzi, którzy zgłosili wnioski? Przy tych wielu obietnicach rządzących to moje zaufanie jest bardzo niskie co do ewentualnych deklaracji, natomiast no, na pewno one się kiedyś pojawią, ale czy akurat w terminie, trudno mi powiedzieć. Być może tak, bo sprawa jest bardzo taka w tej chwili medialna ze względu na tą drożyznę, ze względu na również brak węgla, to jest inna sprawa. Tak naprawdę to te 3000 nie rozwiążą problemu, dlatego że to będą pieniądze, które mogą być wydane na wszystko. A poza tym, jeżeli na rynek trafiają dodatkowe pieniądze, to najczęściej rynek reaguje tak, że podnosi ceny. W związku z tym ta pomoc może być w dużej części iluzoryczna, chociaż oczywiście 3000, jak mówi polskie przysłowie, piechoto po drodze nie chodzi i pewnie większość te pieniądze przytuli. Pytanie, czy 3000 za tonę węgla to będzie koniec, jeżeli chodzi o wzrost cen. Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku, jest cały czas moim i państwa gościem. My cały czas rozmawiamy w radiu internetowym RMF24 oraz na naszych stronach w sieci. Panie prezydencie, ma pan w budżecie potrzebną kwotę, żeby, mówiąc bardzo kolokwialnie, założyć zarząd, żeby najpierw wypłacić ten dodatek, a potem poczekać spokojnie, aż rząd tę kasę odda? Nie ma takich w tej chwili możliwości. My tak naprawdę, można powiedzieć, językiem lotniczym lecimy na oparach albo jeszcze gorzej. Bo proszę zwrócić uwagę, że my tracimy mniej więcej 120 milionów złotych, jeżeli chodzi o jako Białystok, a wszystkie samorządy 14 miliardów złotych jako wpływ z obniżonego podatku PIT, a pieniądze, które ewentualnie które też jeszcze nie dostaliśmy z Polskiego Ładu, są na inwestycje. To są zupełnie inne pieniądze. To są dwie różne kieszenie, których nie można mieszać, a poza tym do tych pieniędzy inwestycyjnych musimy jeszcze dołożyć 10%. W związku z tym, mimo biedy, oczywiście coś tam zrobimy, ale to nie poprawi naszej sytuacji finansowej, a wręcz ją pogorszy. A na co brakuje w tym momencie najbardziej? No bo rozumiem, że te pieniądze na inwestycje, o których pan mówi z Polskiego Ładu, to jest 30 milionów złotych, tak? Plus 10% wy musicie dołożyć, to są 3 miliony złotych. A na co będzie wam brakowało w tym budżecie? Z tym sobie poradzimy, dlatego że tak jak mówię, my w tym roku akurat środki na inwestycje mamy z uwagi na to, że sprzedaliśmy sporo terenów inwestycyjnych. One w tym roku, można powiedzieć, znowu zacytuję przysłowie, rozchodziły się jak ciepłe bułeczki. Sprzedaliśmy już terenów na 62 miliony. W związku z tym, jeżeli chodzi o inwestycje, to my dołożyć mamy. Natomiast nie mamy właśnie na takie rzeczy jak oświata. Brakuje około 50 milionów. Jeżeli chodzi o transport, to tutaj też dokładamy w sumie około 100 milionów złotych i tu też jest dziura. 20 milionów brakuje na oświetlenie. I to są takie główne pozycje. I gdyby nawet nie było 120 milionów, nawet gdyby było 80 milionów, które w zeszłym roku rząd płacił dla wszystkich samorządów łącznie 8 miliardów, to nie byłby zły rok, bo 80 milionów by nam te najważniejsze potrzeby
załatwiły. Ale te pieniądze płynęły w ubiegłym roku, w związku z tym w ogóle z nich nie mogliśmy skorzystać. No to jeżeli tych pieniędzy w tym roku nie będzie, mówi pan 30, jeżeli dobrze pamiętam, milionów, czy 50 milionów na oświatę, tak? No, to skąd wziąć pieniądze? Czy ma pan jakiś pomysł, ma pan jakieś możliwości jako samorządowiec, żeby no, zapewnić działanie szkół w Białymstoku i w gminie Białymstok? Będziemy się starali przede wszystkim, bo to jest ogólna kwota. Na tą ogólną kwotę składa się kilka kwot. To są wydatki przede wszystkim na płace i one muszą być zapłacone. Natomiast inne rzeczy można, że tak powiem, przesuwać na kolejny rok płatności. Takie rzeczy, czyli to jest takie rolowanie biedy. Płatności, które mają być w grudniu, mogą być zapłacone w styczniu i nic się takiego wielkiego nie stanie. Natomiast najważniejsze, żeby uregulować płace, bo to jest rzecz, która no, byłaby najbardziej niepożądana społecznie, gdyby na przykład nauczyciele nie otrzymali pieniędzy, a poza tym byłoby to złamanie dyscypliny finansów publicznych, oznaczałoby to ni mniej, ni więcej wprowadzenie komisarza. Więc to pewne priorytety ustawimy w taki sposób, aby zapewnić przede wszystkim płace nauczycielom, a pozostałe rzeczy zrolujemy na rok następny. Panie prezydencie, do tego jeszcze wrócimy, a jednak chciałbym wrócić do tych tematów grzewczych, ponieważ to dzieje się teraz. Czy Sejm za chwilę będzie zajmował się sprawą dodatku węglowego, ale jeszcze ma dzisiaj też mają się pojawić szczegóły w sprawie dopłat dla ludzi, którzy ogrzewają swoje domy w inny sposób. Olej opałowy na przykład lub gaz, lub też ciepło systemowe. Pan się spodziewa, że to będzie dodatkowe obciążenie dla samorządów i proszę pozwolić, że wydłużę trochę to pytanie, bo informacja jest taka, dzisiaj szczegóły, ale dopiero we wrześniu Sejm ma zająć się wprowadzaniem tego prawa w życie, czyli no powiedzmy, że optymistyczny scenariusz mówi nam połowa września, czyli zaraz jest sezon grzewczy. Czy miasto się wyrobi z tym, żeby, mówiąc kolokwialnie, żeby załatwić tę sprawę i żeby pomóc wszystkim, którzy będą tej pomocy chcieli? To znaczy, do tej pory nie mieliśmy problemów organizacyjnych. Mamy dużą jednostkę miejskiego MOPR-u, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, która załatwiała kilkadziesiąt tysięcy wniosków dotyczących właśnie 500+. W tej chwili ten problem odpadł, w związku z tym te pewne rezerwy siły ludzkie pozostały. Tak, siły ludzkie będą, organizacyjne, to sobie z tym poradzimy. Pewne rezerwy na pewno uda się i w urzędzie czasowo wypracować, także ja bym tutaj się o to nie martwił, natomiast pewnie będzie problem komunikacyjny, bo ludzie będą chcieli natychmiast i wszyscy na raz, no to tego się oczywiście nie da. No być może dobrze było, gdyby powstała jakaś platforma informatyczna, która by pozwalała te wnioski opracowywać, obrabiać w cudzysłowie mówiąc, bez fizycznego przyjścia do urzędu i to by było znaczącym ułatwieniem. Bo tym bardziej, że przecież ciągle jesteśmy w okresie pandemii i mogą być pewne restrykcje z tym związane, ale jeżeli będą pieniądze na naszych kontach, to bezzwłocznie będziemy je przelewać na konta tych, którzy będą uprawnieni do tych świadczeń. A jeżeli tych pieniędzy nie będzie na waszych kontach, no to tak jak rozmawialiśmy wcześniej, możliwości przelania ich nie będzie. Odpowiedź jest prosta. Nie da się ich wydrukować na drukarce. Tego nawet Salomon nie naleje. W związku z tym będzie pewnie jakiś okres zwłoki, no ale wie pan, lasów mamy dużo, drewna dużo, pewnie ruszą drukarnie z pieniędzmi i będę je drukować. I to jest kolejny problem, bo to spowoduje, ludzie potrzebują pieniędzy, to nie ulega wątpliwości, potrzebują pomocy, jest ta drożyzna, naprawdę zabija. I to oczywiście takie chwilowe, ale to jest tak naprawdę gaszenie pożaru benzyną, bo te pieniądze z kolei znowu spowodują wzrost inflacji i kolejne żądania i nakręcanie spirali inflacyjnej i tutaj nic się nie robi poza podnoszeniem stóp procentowych, które zostały podniesione zbyt późno, jak już się pożar rozszalał, a w tej chwili podlewa się ten pożar benzyną, co oznacza, że idziemy z punktu widzenia finansów publicznych w bardzo złym kierunku. No, gaszenie pożaru benzyną nie kończy się nigdy dobrze. Panie prezydencie, czy ma pan pewność, nawiązując trochę do tego, o czym rozmawiamy, ale jednak rozszerzając ten temat, że mieszkańcom Białegostoku w tej zimy w kaloryferach ciepła nie zabraknie? No, słyszymy deklaracje od rządu, że węgiel będzie, że już płyną statki z różnych miejsc na świecie i że generalnie rzecz biorąc nie będzie kłopotu. Pan wierzy w te zapewnienia?
Pewności nigdy nie ma, dlatego że wczoraj redaktor Wiliński nakręcił pociąg z węglem, który jechał do portu, a nie z portu. Jest to dziwne, to znaczy tak jakbyśmy węgiel eksportowali, a nie importowali. Pewnie to są jakieś długoterminowe, wieloletnie kontrakty, których teraz złamać nie można. Zapomnieli pewnie doczepić ostatniego wagonu i wrócili się gdzieś tam z południa Polski, no ale to jest taki żart. To znaczy, że ciągle jeszcze pewnie ten węgiel gdzieś wyjeżdża. No, byłem zaskoczony. Natomiast porty polskie zostały nastawione wyłącznie na przeładunek węgla, więc pewnie tutaj cena będzie rosła z uwagi na zwykłe prawa popytu i podaży, no ale no, zależy oczywiście od zimy. Jeżeli ta zima będzie bardzo ostra, to może być troszeczkę trudniej z tym ogrzewaniem, ale właśnie teraz mamy kolejną informację, że jedna z elektrowni była opalana węglem tak złym, że może jej grozić awaria, bo to jest jeszcze problem, prawda, że w tym momencie rząd zlikwidował normy na węgiel, więc będzie można palić wszystkim. Po tej zimie na pewno zdrowsi nie będziemy, dlatego że z jednej strony no właśnie preferuje się węgiel, od którego mieliśmy odchodzić i w pierwszej kolejności pieniądze dostaną ci, którzy jednak palą węglem, a więc zatruwają środowisko naturalne. No, mam nadzieję, że to oczywiście ten błąd zostanie naprawiony. No, a z drugiej strony to właśnie, no niestety ludzie są pomysłowi i w tych piecach może się znaleźć wszystko. To jest najbardziej niebezpieczne. Na pewno będziemy monitorować również środowisko. Tutaj to jest bardzo ważne, bo przecież tysiące ludzi z powodu smogu umiera. Pamiętamy te słynne smogi w Londynie, gdzie umarło. Tak, problem ze smogiem jest duży. Zdrowsi po tej zimie nie będziemy, powiedział pan, panie prezydencie, przed chwilą. Więc ja o zdrowie tak przeskoczę do tego tematu, ponieważ to jest kolejny problem z tej listy długich problemów, którą mamy przed oczami. Szpitale samorządowe alarmują, że w budżetach zabraknie pieniędzy na planowane podwyżki. Mówi się o setkach tysięcy medyków, którym nie ma z czego po prostu dołożyć pieniędzy. Czy w szpitale również do was przychodzą, mówią, pomóżcie, my po prostu nie mamy z czego zapłacić ludziom? My mamy jeden szpital i niewielki. Rozmawiałem z panią dyrektor, jeszcze szczegółów nie potrafiła mi podać związanych z tymi podwyżkami ustawowymi od 1 lipca. No, pewnie trochę zabraknie pieniędzy, chociaż nasz szpital generalnie dobrze sobie radził. Nie był na dużych stratach. Z uwagi na również jego wielkość, bo to jest wielkość tam z około 120 łóżek. No, są nowe usługi, które chcemy zakontraktować, żeby były większe wpływy. Między innymi właśnie został zakupiony nowy sprzęt, który będziemy kontraktować. Także tutaj akurat przy tej skali miasta i tej skali szpitala to nie będzie jakiś palący problem. To mieszkańców Białegostoku trochę uspokajamy, że to, co się dzieje w innych szpitalach, na szczęście tutaj trochę Białystok w pewnym sensie ominie. Panie prezydencie, ja mówię o miejskim szpitalu. Natomiast miejski szpital w Białymstoku, oczywiście, tak. Które nie są pod naszą jurysdykcją. O te szpitale nie będę pytał, bo to... Uniwersytecki Szpital Kliniczny, a także Szpital Wojewódzki, bo to są największe... Jeszcze oczywiście jest Szpital MSW. To są trzy największe jednostki. Nasza przy nich jest taka niewielka. Panie prezydencie, za panem widzę flagę Ukrainy obok naszej flagi narodowej, obok flagi Białegostoku, również unijnej. Wczoraj podpisał pan z UNICEF-em memorandum dotyczące współpracy na rzecz uchodźców z Ukrainy i integracji z lokalną społecznością. Ja chciałem zapytać, ilu uchodźców z Ukrainy w tym momencie w Białymstoku mieszka, żyje? Tak. W naszych rejestrach jest około 4000. Natomiast według badań Unii Metropolii Polskich to jest 35 tysięcy. Badania były przeprowadzone w oparciu o metodologię, której nikt nie kwestionuje, no ale tak naprawdę my nie wiemy, gdzie ci ludzie są, bo oni się do nas nie zgłosili. Około 4 tysięcy po wydanych PESEL-ach i 1000 dzieci w placówkach szkolnych. Takie dane twarde UNICEF-owi podaliśmy. Nie podawaliśmy, znaczy to też oczywiście te 30 parę tysięcy,
ale my opieramy się na twardych danych i te dane UNICEF-owi podaliśmy i będziemy starać, być może teraz, kiedy będzie taka szersza paleta usług, bo tutaj wiele rzeczy można, i edukacja, i ochrona zdrowia, a przede wszystkim integracja i pomoc społeczna, będą to środki idące w milionach, a być może nawet w dziesiątkach milionów złotych. Ważne, że to wtedy dopiero być może więcej ludzi się zgłosi po tę pomoc. Ale w tej chwili, tak jak mówię, jest to skala tych kilku tysięcy. 4000 osób, czy wszyscy, ja mam tutaj na to za chwilę, czy wszyscy ci uchodźcy mają gdzie mieszkać? Czy jesteście w stanie zapewnić im dach nad głową? Czy nie ma z tym problemu? Ja pamiętam, rozmawiałem jakiś czas temu z prezydentem Przemyśla i on mówił, no to jest realny kłopot, tak? To jest realny kłopot. Wiadomo, że Przemyśl jest nieco bliżej jakby tutaj frontu problemów, ale jednak mimo wszystko to jest sprawa, z którą mierzyć się muszą miasta w całej Polsce. Czy w Białymstoku jest problem z tym, żeby uchodźcom z Ukrainy zapewnić dach nad głową? Nie ma takiego problemu. Nawet żeśmy, że tak powiem, zawiesili działanie takiego punktu dużego przyjęć tymczasowych w naszym wschodnim centrum sztuk walki, gdzie było ponad 200 miejsc. W tej chwili otworzyliśmy nieco inny, mniejszy lokal, bo tamten był po prostu niewykorzystywany. I było ponad 200 miejsc, a tam przebywało 10, 12, 13 osób, w związku z tym jakby troszeczkę za dużo parę szło w gwizdek. Problem może się pojawić wtedy, kiedy znikną te dopłaty, bo dlatego, że do tej pory wiele osób, najpierw z dobrego serca przyjęło te osoby, ale przecież wiadomo, że te budżety naszych gospodarstw domowych nie są z gumy i te 40 zł było dosyć ważnym elementem motywującym do tego, żeby ci ludzie pozostali. Przy braku tych środków mogą być wypowiadane te miejsca i wtedy może się ten problem pojawić. Chociaż część z tych osób, to może nie jest to duży procent, ale już znajduje pracę i nawet jak ma darmowe mieszkanie, to wyprowadzają się z tego darmowego mieszkania z uwagi na to, że chcą po prostu się usamodzielić. No, to jest dumny naród. To jest naturalna potrzeba każdego człowieka, żeby być samodzielnym, a nie polegać cały czas na czyimś ramieniu. Tak, zadałem to pytanie, panie prezydencie, ponieważ w tym tygodniu pojawił się taki pomysł rządu, który przedstawił minister Buda, o tym, by przekształcać budynki takie jak biurowce, centra handlowe na mieszkania. To znaczy, no tutaj to prawo dopiero jest na etapie projektu, no ale wydaje się, że byłoby to w jakiś sposób ratujące sytuację w miejscach, w których jest problem z mieszkaniami. Czy Białystok skorzystałby z takiej możliwości, gdyby rzeczywiście taka możliwość była? Od razu dodam, że 5% z tych mieszkań według planów rządu miałoby trafić do zasobu komunalnego. Czy to jest taka kolejna radosna twórczość? Już mieliśmy Lex Developer, później mieliśmy ustawę covidową. Ona została po prostu wykorzystywana przez niektórych nieuczciwych deweloperów. Mamy do dzisiaj z nimi problem. Z uwagi na to, że właśnie żadne prawo tak naprawdę by nie obowiązywało. Generalnie nie mamy takich terenów czy obiektów, one są, jeżeli są już jakieś galerie czy inne, to są podmioty prywatne i pewnie trudno mi sobie wyobrazić generalnie. Może jakieś pustostany, prawda, może jakieś stare kamienice, pewnie byśmy z tego skorzystali, jeżeli byłyby takie środki, bo mamy takie miejsca, gdzie są jakby z uwagi na brak naszych pieniędzy, a z uwagi na to, że są to najczęściej miejsca, czy też budynki, czy też kamienice zabytkowe i drogo kosztuje ich remont, to jeżeli byłyby jakieś dofinansowanie, to na pewno byśmy korzystali z tego i pewnie moglibyśmy tutaj się dogadać, ale to nie będzie na dużą skalę. Poza tym w Białymstoku wybudowano w ubiegłym roku ponad 3000 mieszkań. Rok wcześniej też około 3000 mieszkań, a w tym czasie ubyło 1500 mieszkańców. W związku z tym to jest. Czyli z mieszkaniami problemu nie ma raczej w Białymstoku? Nie ma. U nas, jeżeli chodzi o. To może być kwestia braku pieniędzy. Natomiast właśnie ta grupa, tych naszych gości z Ukrainy, oni tutaj nikt nie mieszka. Znaczy, część oczywiście mieszka w hotelach, ale to też z wyboru, bo w hotelach jest pełne wyżywienie, a nawet i sprzątanie raz w tygodniu. W związku z tym jest tam wygodnie.
No cóż, jeżeli mieszkań w Białymstoku jest dużo, to jest dobra wiadomość dla tych, którzy chcieliby się do Białegostoku przeprowadzić. A to zapraszamy. Panie prezydencie, wracając do początku naszej rozmowy, bo zaczęliśmy od pieniędzy i na pieniądzach będziemy powoli kończyć. Czy pan się nie boi protestu urzędników samorządowych? Czy pan się nie boi takiego momentu, że urzędnicy samorządowi powiedzą, musimy zarabiać więcej albo no, nie będziemy pracować? No, żerają nas te same problemy, co wszystkich innych. Dokładnie tak. To jest oczywiście z tyłu głowy, to mam. Myśmy przez ostatnie dwa lata były u nas podwyżki na poziomie gdzieś 8%, gdzieś tak 400 zł na głowę brutto. I one, że tak powiem, no jakby te żądania złagodziły, no ale inflacja rośnie i na pewno ta presja będzie nie tylko u nas, ale też w spółkach komunikacyjnych, do których musimy dokładać. I tutaj to niezadowolenie będzie rosło i część tego niezadowolenia będzie oczywiście przekierowane na samorządy, które tak naprawdę same są w sytuacji, wielu takich sytuacji agonalnej, jeżeli chodzi o finanse. Także gdybyśmy mieli takie środki, to bardzo chętnie bym takie podwyżki zrobił i pewnie niektórzy, już wiem, że w Katowicach przymierzają się do takiej podwyżki. Ale i też nie unikniemy, no może na taką skalę, na jaką nas będzie stać, a być może jest to kosztem też czegoś. A jaka to jest skala, na którą byłoby stać w tym momencie miasto Białystok, żeby... No ja myślę tak jak w ubiegłym roku, czyli to jest 400-500 zł, pewnie nie unikniemy takiej podwyżki na etat. To jest nie jest 20%, no to jest powiedzmy sobie około 10%. Niecałe 10% budżetu. Panie prezydencie, ostatnie pytanie. Wybory samorządowe. Pan się pozytywnie dosyć wypowiadał o przesunięciu wyborów samorządowych, bo był taki pomysł, z tego co pamiętam. On się powoli gdzieś tam rozchodzi po kościach, ale mam wrażenie, że gdzieś tam jeszcze majaczy nam na horyzoncie. Nadal byłby pan za takim pomysłem? To znaczy tak, generalnie koleżanki i koledzy dosyć krytycznie podeszli do tego pomysłu, ale nie dlatego, że ze względów organizacyjnych, tylko ze względów konstytucyjnych. To znaczy jesteśmy za konstytucyjnymi terminami. Ja jestem na przykład pragmatyczny i wiem, że byłoby to trudne. W związku z tym użyłem takiego określenia, że to przesunięcie wyborów może być jakimś tam złem koniecznym, dlatego że no, najważniejsza jest jednak możliwość przeprowadzenia z jednej strony uczciwych wyborów, co nie będzie takie proste, z drugiej strony no, kampanii wyborczej, na którą mieszkańcy oczekują. To nie ulega wątpliwości, że każdy... To jest taki okres zalotów gotowy. I wtedy każdy mieszkaniec czuje się, no ja dzisiaj mam władzę, prawda, ja jeszcze... Tak, można podejść i zapytać ze swoich włodarzy, tak? Można z nimi porozmawiać. Tak, każdy może wyciągnąć rękę albo swoje żale wylać, albo... Musi też być. Panie prezydencie... Stąd też... Jeżeli trzeba będzie, to potraktuję to jako zło konieczne. Ale to nie jest tak, że ktoś się z panem z rządu kontaktował, mówił, no może byśmy spróbowali to zrobić wcześniej. Nie, to rząd się w ogóle rzadko ze mną kontaktuje, bardzo rzadko rządzący. No nie uważają mnie za swego apologetę, wypowiadam się bardzo często krytycznie. Ale trzeba też słuchać krytyków, prawda? No tak, oni żadnej krytyki nie znoszą. Panie prezydencie, bardzo dziękuję za rozmowę. Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku, był dzisiaj moim państwa gościem. Jeszcze raz dziękuję, panie prezydencie. Dziękuję bardzo, dziękuję, pozdrawiam.